mając po lewo... Tato na spokoju. No, tak się wydaje. Mieć... I mów. Po lewo takiego zawodnika jak Emil, z teoretycznie gorszego pola. 2019, poszli Zmarznik, świetnie ze startu, zamyka jeszcze Emila Sajfudinowa i zaczyna pisać historię polskiego speedwaya. Ten bieg się działo jak wszystko, jak slow motion, puszczenie sprzęgła, ten ruch taśmy startowej, ja po prostu widziałem to, jakby to trwało i naprawdę... No niesamowity, no tylko jechałem i słuchałem motocykla, żeby po prostu nic, łańcuch, dętka, cokolwiek, żeby się nie wydarzyło i no żeby po prostu dojechać. I teraz to widziałam, pamiętam też w telebimie, jak oni zaczęli się mieszać, mówię, o to spokój jest, bo jak oni się mieszają między sobą, to nie będą się skupiać na mnie, tylko mogę uciekać sobie z powrotem, więc faktycznie tak było, bo zacząłem odjeżdżać i pamiętam ostatnie dwa okrężenia, jak tak głęboko brałem poprzez nos wdech, wypuszczałem, bo cały czas tylko tonowałem to tętno, żeby mi zbijało się, żebym uspokajał się coraz więcej, żebym jak najspokojniej nie popełniał żadnych jakichkolwiek błędów. Proroctwo wypełniło się! Bartosz Zmarznik, mistrzem świata! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Ten chłopak tego dokonał! Ten chłopak rozpalił motoarenę, cały świat i Polskę. Bartosz Zmarznik jest mistrzem świata.